Co w trawie piszczy? Kolejny odcinek. Temat bardzo, bardzo gorący. Telewizja Polska, panowie. Tak jest. Parzy także bardziej niż ta ciepła herbatka. Dokładnie. No, gorąca. No jest ostro, jest ostro. Jak wam się w ogóle tak na początek, żeby troszkę jednak te emocje stonować? Podobała telewizja przez te poprzednie 8 lat, Andrzej. Oglądałeś? Oglądałem. Wierny fan. Wierny fan Danusi Choleckiej. Było śmiesznie. Można było sobie bekę kręcić, nie? Z tych wiadomości ogólnie. Wiadomo, że to była taka propaganda, że szkoda gadać. No ale śmieszna, śmieszna. Znaczy ja to ujmę tak. Propaganda propagandą, natomiast ale to taka niektóre... fajna przeciwwaga dla TVN-u, nie? Który no przeciwwaga też... jest konkretna, natomiast wiadomości niektóre po sprawdzeniu oczywiście były wartościowe, natomiast ten sos, który był oblewany do tych niektórych wydarzeń, był troszkę za mocny. Ta zupa taka mętna, no nie? Nie było czystej wody. Znaczy, powiem wam tak, nie? Jak chciałem się pośmiać, miałem jakiś smutny dzień, to włączałem sobie najpierw TVN, a później TVP. Natomiast jak chciałem się czegoś dowiedzieć, no to na Polsacie. No. Tak, ja też znam, przepraszam. Nawet na Trwam, telewizji Trwam. No, na telewizji Trwam, nawet Trwam i Polsat. Tak, najbardziej obiektywne to były. I są no. Telewizje w sumie. Czyli podobno odczucia, że jednak troszkę było za mocno tego... Troszkę było za dużo tego sosu, słuchajcie. Za mało mięsa, za dużo sosu. Czyli ta zupa aż taka mętna nie była. Za dużo sosiwa było. Nie, no ta cała oprawka... była taka już cringe'owa, można powiedzieć, no, używając słownictwa współczesnego. Słynne für Deutschland. Tak, tak, nie, no to... Znaczy, ja powiem wam tak, ten TVN to był taki wkurzający, a TVP była mega śmieszna, nie? No cringe'owa była. No, taki cringe. A TVN, no to taka była, widać... Takie taka wkurzenie. Tuba. No taka, słuchajcie, no to były takie dwie tuby, tak, no. To nie były w ogóle obiektywne telewizje. TVN to była tuba Platformy Obywatelskiej, a TVP, no nie ukrywajmy, obozu rządzącego, szeroko rozumianego. No i też Lewicy, tam Platforma i Lewica. No tak, ale no głównie no Platforma. No jaka była telewizja, każdy z nas tutaj wie, każdy może sobie wyrobić opinię, natomiast no nowy rząd ostro z tym zawalczył. No i Andrzeju, jak oceniasz tu decyzję ministra Sienkiewicza? Zgodna z prawem, niezgodna, właściwa, za ostra? Jak tu to ocenisz, twoim zdaniem? No taki to... z typowego Polaka opinia. Nie żadna ekspercka, bo też, panowie, nie ma się co kreować tutaj na jakichś znawców wszystkiego, natomiast taka luźna Polaka opinia. Ale no, nawet eksperci nie wiedzą, są podzieleni, tak? Znaczy eksperci myślę, że nie są podzieleni. Profesorowie. Jak można przerywać agrobiznes? To się nie godzi po prostu w żadnym cywilizowanym kraju, gdzie wiadomo, trzeba coś jeść. Ja się dziwię, musi być ten chleb. Janusz Piechociński, że się nie zgodził. Janusz Piechociński, przecież tam on na tym Twitterze non-stop daje ceny bobu w Ostrołęce, czy gdziekolwiek. Nie zaprotestował, że agrobiznes został przerwany? No. Nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem, bo być może agrobiznes był konkurencją dla jego Twittera. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Ale nie, tutaj reakcja zdecydowanie taka, no troszkę bandyterka, bym powiedział. Połamano pełno, że tak powiem, immunitetów poselskich. Ale wyborcy koalicji tego chcieli. Chcieli zemsty. Chcieli krwi. Nasłuchali się przez 8 lat jakby treści dla nich niewygodnych, które im nie pasowały, no i z perspektywy jakby wyborców to decyzja ministra Sienkiewicza jest tutaj... Dużo ludzi chciało zmiany w TVP, to na pewno, natomiast myślę, że nie tą metodą przede wszystkim. Nawet Konfederacja, której to na rękę, bo teraz w każdych wiadomościach ich wypowiedzi są puszczane, gdzie... W normalnej TVP tego nie było, jest troszeczkę oburzona zaistniałą sytuacją, gdyż tak się po prostu nie robi, jest to niekonstytucyjne.
I później ta decyzja, też te 3 miliardy na TVP, w ogóle to była sytuacja, która też troszkę w taką konsternację wprowadziła wyborców Platformy Obywatelskiej. No, muszą też pamiętać, że wygrywa się wybory takimi wyborcami umiarkowanymi. Oni teraz grają pod takich ultrasów swoich, a jak będą przegrzewać z tematem, będą uprawiać cały czas igrzyska, to długo nie porządzą. Nie wieszczę im wtedy 4 lat rządów. Znaczy ja myślę, że ogólnie cyrki są z tym TVP wreszcie tematów, no oprócz oczywiście tych elektrowni wiatrowych, które też są totalną porażką. No właśnie, widziałem reportaż na 19.30, no to powiem wam, że TVP jeszcze za takiego kurczę, słuchajcie, początkowej fazy Kurskiego, to przy tym to jest miękki szok. Dokładnie, znaczy propaganda. Można powiedzieć, że 19.30 przez pierwsze 3 odcinki jeszcze udawała, że leje tą wodą, natomiast później to, co się stało z tymi wiatrakami, no to tutaj widziałem dużo w internecie nawet takich programów publicystycznych, które na początku tam mówiło, no rzeczywiście coś się zmieniło, ale później to się źle zestarzało, cała ta rewolucja w TVP. Jest jednej propagandy wkraczamy w drugą powoli. Też uważacie, że to jest jakby duży błąd tutaj nowego rządu, gdyż no, krytyka była ogromna na telewizję polską przez 8 lat. I myślę, że sporo osób, nawet i takich neutralnych wyborców, wybaczyłoby, że dobra, zmieńmy tą telewizję, ale normalnie i dajmy takie w miarę neutralne, trochę pod nas, ale takie przyzwoite treści. Natomiast... Ja bym powiedział nawet więcej. Nawet przy tym rozwoju telewizji, co jest teraz, ale byłyby cały czas obiektywnie o tej 19.30, jak te pierwsze 3 odcinki, 4, no to ludzie by wybaczyli, ale wiatraki, jeszcze LGBT od razu wleciało w tych wiadomościach, no to słabo to wygląda. Jak wam się w ogóle podobały nowe wiadomości 19.30? Jak mi się podobały, no Republika przy telewizja Republika przy całej właśnie otoczce, reżyserce 19.30 to jest majstersztyk, to jest Hollywood. No bardzo kiepsko zrobione, widać, że robione w popłochu, jest jeszcze wszystko niedograne, połowa sprzętu gdzieś jest okupowana przez część obozu, byłego obozu rządzącego, część została tam, no widać, że jest chaos. Że to nie ma spójności. Słuchajcie, jakie są też straty dla telewizji publicznej. Przerwane emisje. No niekoniecznie, bo oglądalność tutaj znacznie wzrosła. Przecież tyle osób, co przez 8 lat nie oglądało, nagle w końcu włączyli telewizję. No tak, ale Pawle, no, trzeba mieć też na uwadze, że konsumenci, reklamodawcy, tak, no to oni będą się też ubiegać o jakieś rekompensaty za to, że na przykład, nie wiem, jakiś produkt miał być puszczony przed głównym wydaniem wiadomości, chyba to 20 było grudnia? No jakoś coś tak. Takiego. Jakoś chyba tak. Wcześniej. I tutaj została zerwana emisja, no to tak się nie robi. Tam gdzieś czytałem właśnie w internetach, że to są jakieś kilkudziesięciomilionowe to na pewno straty, minimum ocenione na razie, no nie? No i też robi to złą reklamę dla telewizji polskiej, takie przepychanki. Ja myślałem, że to pójdzie trochę inną drogą, że nie będzie takiego siłowego przejęcia mediów. No słuchajcie, no stworzyli większość te partie wcześniej opozycyjne, teraz no rządowe, te 11 partii, niech sobie urządzają jak chcą, media, spółki, ale no w sposób cywilizowany, a nie w sposób kurczę z Białorusi, tak? No tak się nie robi. Jesteśmy w sercu Europy, to powinno być wszystko w sposób cywilizowany, a nie z pogwałceniem ustaw i konstytucji. Uchwałami to możemy sobie, słuchajcie, panowie, zaraz uchwalić, że po programie idziemy na flaszkę. O, i to jest bardzo dobra uchwała. Ja myślę, że gdyby nawet Szymek Hołownia by tutaj jak najbardziej klepnął taką uchwałę, myślę. Natomiast kwestia taka, tutaj jeżeli chodzi o wzrost oglądalności, włączanie tej telewizji TVP przez wyborców koalicji, ja bym tutaj się nie zgodził, oni dalej wolą oglądać TVN i są wyraźne spadki, tak, jeżeli chodzi o oglądalność TVP. Na początku może oglądali, bo byli zainteresowani, jak to będzie wyglądać.
A to nie jest atrakcyjne, naprawdę, nie oszukujmy się. Nie, to dla jest oka, graficznie. To jest graficznie jest tandeta. To są jakieś lata 90. Wszystkie sprzęty są na Woronicza, te tak. Najlepsze. Najlepsze studia, wszystko bardzo jest na Woronicza. Bardzo pięknie to wygląda. Panowie, jeśli możemy jakby tutaj zrozumieć, że lecą główni prezenterzy wiadomości, lecą różni dziennikarze, lecą ci paskowi, bardziej dociekliwi, ale czy według was na przykład zwolnienie Przemysława Babiarza czy Marka Sierockiego no, jest jakby wytłumaczalne w jakiś sposób? Nie, jeżeli chodzi o Marka, to kompletnie tego nie rozumiem. Przemek Babiarz już sobie radził poza TVP, między innymi był jednym z założycieli Wizji Sport, jak był ten projekt u swoich początków wtedy. I wtedy zrywał właśnie z TVP. Ja myślę, że Babiarz jak najbardziej sobie poradzi. A to wiesz, nie chodzi natomiast... o poradzenie, tylko czy to jest fair. To nie jest fair. No to nie jest fair, ewidentnie. No to są specjaliści w swojej dziedzinie, tak? Marek Sierocki od lat znawca muzyki. Tak, rynku muzykowego. Rynku muzycznego. Rynku muzycznego. Babiarz, no, specjalista od sportu. Ja myślę, że wielu innych jest też specjalistów, tak? I tutaj widać po prostu, że to jest takie mszczenie się. Po prostu ja bym się nie zdziwił, jak będą też sprzątaczki tam zwalniać. Nie, mi się wydaje też, że Babiarzowi mogło zaszkodzić to, że relacjonował wszystkie te parady na Święto Wojska Polskiego, te przemówienia prezydenta. Ale słyszysz to, co te nawet... Nie ma usprawiedliwienia dla łamania prawa. No. Tak byśmy mogli też usprawiedliwić działania Hitlera. Chciał dobrze dla Niemiec. No i tak możemy iść. Ja wiem, że trochę tutaj mocne jest porównanie, ale możemy tak iść. No, za te porównania też mamy teraz aferę niedługo, ale może nie będziemy o tym wspominać. Może kiedyś jeszcze. Pan Pietrzak, bardzo teraz głośny temat. Bardzo głośny. Natomiast panowie... mamy następcę, jakby następcę to złe słowo, ale jest próba kontynuacji jakby tego innego przekazu niż mamy w TVN-ie i w innych mediach internetowych. Największym zwycięzcą likwidacji TVP jest Republika, nie Rzymska. Telewizja Republika, tylko telewizja. Tak jest. Tak. Sporo dziennikarzy. Sporo podobnych transfery. Z TVP, tak. Tak, na pewno dobrze, jeśli będą różne przekazy, bo czy byśmy się zgadzali z władzą, czy nie, ludzie też nie są głupi i w końcu zrozumieją, że jednak coś tutaj nie tak idzie. Natomiast czy teraz Telewizja Republika rośnie w siłę, czy nie jest to za późno na próbę wzrostu tej telewizji, która była dość niszowa, no mało osób to oglądało, teraz nagle mamy ogromny skok. Chyba z kilkudziesięciu tysięcy, 20-30 do 3 milionów to chodzi. Natomiast czy to nie jest takie troszkę wykorzystanie sytuacji i chwilowy wzrost? Czy Telewizja Republika kilka lat wcześniej nie mogła wybić się na te takie medium strony prawicowej? Znaczy ona się wybijała przed na pewno rządami PiS-u. Często ludzie pytali o Republikę, chcieli ją zakupić. Wiem, bo pracowałem między innymi w NC Plus i tam po prostu cieszyła się dużym zainteresowaniem również ci, co kupowali NC Plus, no bo u mnie Republikę też oglądali, bo to był jakby inny przekaz, też tam był, wiadomo, Ziemkiewicz non stop siedział, on jest bardzo postacią, też Paweł Zarzeczny, jak jeszcze żył, no i ich programy cieszyły się ogromną popularnością. I tutaj jakby spadek nastąpił, kiedy PiS całkowicie wyprowadził się do TVP i tutaj była główna tuba. No a teraz jakby mamy, że tak powiem, rewitalizację Republiki. Rachoń powrócił do korzeni, że tak powiem. I od razu zobaczył też tą różnicę. To, co było w Republice na początku, później to, co miał w TVP. I jak wrócił teraz do Republiki, zauważył, że cały czas jest na takim samym poziomie, jak była. Dlatego też między innymi takie słowa z jego strony, że on staje na czele tego projektu, aczkolwiek chce, żeby to było dofinansowane. W związku z tą oglądalnością jest na to szansa, gdyż wiadomo, przy takiej oglądalności jak 2-3 miliony pojawią się reklamodawcy i tutaj z tych pieniędzy będzie można cały czas upgrade'ować tą telewizję. No, wpływy będą spore, natomiast
myślę, że gdyby to było zrobione wcześniej, jakaś tam promocja, reklama, a nie wtedy, kiedy główni dziennikarze TVP przechodzą, to też może troszkę negatywnie się odbić na jakby opinii i stronniczości tej telewizji. Też, ale no słuchajcie, no PiS rządziło 8 lat i powinno dofinansować właśnie media te prawicowe w okresie właśnie swoich rządów. Trochę za późno się do tego zabierają, ale też nic nie jest stracone, patrząc właśnie po wynikach oglądalności. No to jest potencjał, tak? I wydaje mi się, że po prawej stronie jest trochę tych milionerów, czy multimilionerów, którzy mogliby naprawdę zainwestować. Ja nie mówię, że jakieś zrzutkę, ale to też jest interes, to jest pewna inwestycja. Mogliby po prostu siąść do rozmowy, to jest chyba między innymi Sakiewicza, tak? Też to jest tak. Telewizja. I zrobić z tego naprawdę fajne medium. Tylko druga sprawa jest taka, że nie ma takiej dostępności do Telewizji Republiki, jak do TVP, Polsatu, no to już trzeba kupować inne dekodery, bądź wskoczyć na łącza internetowe. A nie oszukujmy się, osoby starsze po 70 roku życia, no już tak, nie są takie sprytne w poruszaniu się w sieci, czy nie będą szły te osoby i zakupowały dekodera. Więc tutaj jest pewne, są ograniczenia. Ale no nie wiem, jak wygląda sytuacja, żeby tam sobie wykupić miejsce na platformie, żeby być w tym dostępie. Słyszałem, bo teraz wiadomo, że będą te szkłody rzucane pod nogi, bo telewizja trwała ma z tego, co wiem. Tak, słyszałem od jednej osoby, że w niektórych województwach można w otwartej oglądać. Z Katowic chyba nadają, tak? I gdzieś z tych właśnie... Tak. W okolicach Katowic. Kwestia jeszcze jest taka, poruszę ją, odnośnie tego, dlaczego PiS nie inwestował w Republikę, bo na Republice też jest Konfederacja, a wiadomo, PiS nie chce mieć nikogo na prawo. Ale mimo wszystko to jest głupota, że po prostu przez te 8 lat to nawet mogli coś od zaraz stworzyć. Nie, ale to widać środki. Teraz też, że Konfederacja przechodzi do Polsatu mocno. Ale i tam ja nie mówię o Konfederacji. Konfederacja nie była przy władzy, nie miała takich pieniędzy, ale mówię o PiSie. No tak. PiS nie chciał inwestować w Republikę. Mógł stworzyć swoje medium, tak? Mógł przez 8 lat stworzyć swoje medium, tak jak prawica w Stanach ma Fox News, bo po prostu CNN i reszta tych lewicowych, CBN, zniszczyliby po prostu, tam prawica by nie miała medium do przekazywania swoich informacji. I PiS zaprzepaścił, tak, tę szansę. No, ma teraz możliwość, że to wszystko jest, co teraz się dzieje, no to porusza opinię publiczną, żeby to jakoś właśnie scementować tych ludzi po prawej stronie i żeby, nie wiem, w formie datków, czy właśnie poruszyć sumienia i kieszenie milionerów po prawej stronie, żeby właśnie coś ruszyło w kierunku takiego dużego medium prawicowego. Jesteśmy skazani chyba w najbliższych latach, przynajmniej w czasie obecnego rządu, mieć tą jedną stronę narracji telewizyjną. W mainstreamie, tak. Nie, mi się wydaje, że Polsat akurat tutaj jest dobrą alternatywą mimo wszystko. Ale nie jest taką propagandą jak TVN. Wiesz, o co chodzi. Będzie nie będzie tak kształtowało umysłów ludzi, jak będziesz miał zobacz. Będziesz miał propagandę z TVN-u, neutralny Polsat i propagandę z TVP. No. I to odpowiada za jakieś 80% rynku. No i będziesz miał wszystko i tak w tą stronę liberalno-lewicową. No, ale to pan może tak, się podratować to rzecz. Tak, ale nie masz takich zasięgu, ma do 2 milionów zasięgów. To i tak jest dużo. Teraz. No, ale przede wszystkim jest na otwartym baśmie. Jest. I jest też neutralna. Jest na stronę bardziej prawicową, ale jest neutralna. Telewizja trwa. No bo... Polsat jest też neutralny, ale troszkę na lewo jest. Troszkę. Chociaż Rymanowski ostatnio skręcił bardzo na prawo. No ale to ogólnie, ale wolnościowiec. Ogólnie mówię o medium, nie mówię o poszczególnych dziennikarzach prowadzących. No niekoniecznie, ja uważam go chyba za najlepszego dziennikarza w Polsce. Widziałem kilka wywiadów i naprawdę no można z człowiekiem porozmawiać, także. No ja życzyłbym sobie wykazać. To Rymanowski to chyba taki najlepszy dziennikarz. Też tak. Chociaż pani Jaruzelska ostatnio dostała po głowie za pana Grzegorza Brauna. Jakby to nie brzmiało, to jednak to nazwisko, jeśli obejrzymy, faktycznie też obejrzałem kilka odcinków i fajnie się to słucha. Samo to nazwisko, jak mówicie, to mrozi. No mrozi. Później jak się okazuje, że
Wojciech też był, jaki był, a ona jest parę więc... razy wpisywana do brunatnej księgi. Słuchajcie, czyli jabłko daleko spada, diabłoni. Ponieważ ona jest działaczką... Obalamy powiedzenia. Ale ona jest w sumie działaczką lewicową, jakby nie było. Nie szkodzi, ale... jakby dobrze, że po prostu daje... Ale... Trzeba mieć jakiś obiektywizm, no, ja nie lubię właśnie takich subiektywnych... ocen. Dziennikarz powinien być w miarę niezależny. No ja proponuję zobaczyć każdemu. Ostatnio z ciekawości sprawdziłem szkół kontaktowe na Facebooku. Znajdźcie mi od 2 lat jeden wpis o politykach chociażby Platformy. Wszystko jest nastawione na Prawo i Sprawiedliwość i pytanie, czy o takie media chcemy jakby tutaj... No nie. Chcemy walczyć, no. Chyba, że jesteś ultrasem. Jednej czy drugiej strony. No. Znaczy, jak widać po obecnej sytuacji z TVP, zaszkodziło to przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, dlatego... Tak, każdy się naśmiewał, tak? Każdy się naśmiewał i... No, oni już wiedzą najlepiej. Także radzimy Państwu naprawdę z wielu źródeł czerpać informacje. Tak, nie wierzyć wszystkim ekspertom, którzy w telewizji pokazują się i mówią, czego to im nie wiedzą. I samemu kształtować swój światopogląd. Szerokie horyzonty i myślenie. Tak, dziękujemy na dzisiaj. Bye. Do zobaczenia.